Przede wszystkim znowu poniósł się nam szczycią Krajema na 3. Okej, Krajema się tak też zacznie bawić tu. Ta w każdej części coś ze sobą robi, kiedy się nim nic nie robi. Dwójce, ile dobrze pamiętam, to grał w swoją... zaczynał żonglować swoim ciałem w koszykówce. Więc troszkę odmiany. Dobra, mniejsza z tym. Idziemy dalej. Więc dalej mam na myśli... tutaj. To dziad. Działał również tylko. Ciekawe. Lecę, trzeba nakarmić glonojada. Nie chcesz. To wszystko tutaj? Chyba wszystko. No to... no to działa. Stary! Zmarzłem na kości. Widzimy to. Zobacz, czyli Krema. Czuję nadchodzące déjà vu! Tak, dokładnie. Nadchodzące déjà vu. No dobra. Co brakowało. Biorąc pod uwagę to, jak kiepsko. Dobra. Tym razem pójdę. Musisz dojechać na dół, przede mną. Dzięki, Robo. Tym razem wygraliśmy! Jej! Robox, nie umiesz sterować tą... rybą.
Okej. Okay. Na powierzchnią ziemi. To jest troszkę większe. Zobaczcie, się za chwilę o tym przekonamy, więc... Andy gdzieś tu jest! Czuję to! Co poradzę, że polubiłem maluszka? Kto Boxon nie jest maluszkiem, on by cię zjadł. Dzień dobry. Za chwilę wejdziemy do głównej siedziby Mroklumów. Temperatura na zewnątrz minus 61 stopni. Temperatura wewnątrz 98,6 i nadal rośnie. A, ale ta pani ma miły głos. Jakby co, nie powiedziałbym nie. Globox, ty masz żonę i dzieci, opanuj się. Jeszcze chwileczkę, przepani! Kurczę, Rayman, ty weź się, no pospiesz! Śpieszę się, śpieszę się. No szybko! Kobitka czeka! Troszkę mały. No bo, ty przede mną. Będziesz tankował. Siema, mogę pomóc? To ma być powitanie? Tak, to jest powitanie. Idzie do swojego rogu. Ej, to nie fair! Pomaga mu czarnoksiężnik! Zajmiemy się tym. Zajmiemy się tym. Tylko się domyślę, jak mnie doskoczyć. Tak? Yeah.
nasze elitarne jednostki testują broń wytrwale i zapamiętale. Kamero. Zostawiam 5 groszy za każdym razem, jak przeszkadzasz w grze. To miałbym już co najmniej 20 groszy. Tak by było na co? Na jedno jajko? Nie, jajka kosztuje więcej niż 20 groszy. Może na jedną gumę? Tak, gumy. Gumy daje nowe, kosztowało 15 groszy. Bo mnie stać na gumę. Ale gumę coś jeszcze. Tak? Okej. Okay. To ja nie pupcik już zostawimy. Chyba nie da się tam bezpiecznie urzędować. A tymczasem... Zaczniemy tutaj. Tutaj. I hopsesa. Nie. To nie było fajne. A cóż. Porażek nigdy nie ma w planie. Tam po prostu same porażki. Tak, robię się troszkę niepewnie. Życia i wygląda na to, że uda się zabawić. Kontrola lotu informuje, że Leptys znajduje się obecnie w zasięgu wzroku. Uwaga! W przewodach wentylacyjnych stwierdzono obecność ćmów. Ciem. Zresztą mniejsza. Okej, dobra. Pan jeszcze musi mnie uwolnić. I... Niesamowity glut, proszony o stawienie się na recepcję. Nawet nie chcę wiedzieć, czym jest niesamowity glut. Okej. Okay. Razem nacisnę właściwie. Rozwój idzie, let's go, troszkę łatwiej to przyjęcie. Nowe gry w każdym momencie, gdy wyświetlają całe możliwe sterowanie. Było drobne utrudnienie. Okej, czy tutaj coś wyjdzie? Nie. Tak pójdziemy do przodu? Nie. Nacisnęło tak. Wygląda na to, że trochę się... troszkę zbugowało.
Ta kula zdecydowanie nie powinna być tam. Pytanie, jak to zmusić do tego, żeby pojść. Okej, nie wiem, czy to jest możliwe. Byłoby trochę smutno. Nie zmuszaj mnie do tego. Jak stąd wyjdę i wrócę, to coś... Może się zrestartuje ten poziom. Będę musiał całego poziomu restartować. Zobaczmy. A, problem w tym, że nie mogę stąd wyjść. Jak się tu dostałem? A tak, spadłem tutaj. No cóż. Nie, wleciałem stąd. Dobra. Ona dalej tam wisi. Okej, wiecie co? Będzie troszkę krótszy odcinek z tego powodu. W następnym odcinku wracamy tutaj. Muszę to jeszcze raz przejść. Więc troszkę stan może się różnić. I zwiedzamy dalej tą nomen fabrykę Broklumów, czy cokolwiek to nie jest. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!